Cześć na Bloodborne, jestem kapitan. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku, plan dzisiejszego odcinka jest taki, że przyjrzymy salę badań, dokończymy je, odkryjemy ich sekrety, podniesiemy to, co zapomnieliśmy podnieść i zabijemy dzisiejszego bossa. Będziemy mieli też okazję przyjrzeć się temu wózkarzowi. Gdyby ktoś nie miał szansy przyjrzeć mu się z bliska, no to patrzcie i podziwiajcie. Jestem ciekaw, jaki filar emerytalny wybrał ten łowca. Też chciałbym się zapisać. Dostać taki pakiet, kiedy się zestarzeje. Wspaniałego. Będę chciał przyspieszyć tą serię. Wrzucić następny odcinek możliwie szybko. Nie wiem, czy mi się to uda. Ale nie chcę ciągnąć w nieskończoność. Niestety mogę grać tylko tyle, jak pozwala mi mój czas. To jest ogromne, ogromne ograniczenie. Nie uda mi się odkryć wszystkich sekretów, wszystkiego. Jest masa, masa rzeczy, które pewnie pominąłem, które jeszcze pominam, których zapomnę. Sekrety, które nie odkryłem. Sekrety, które odkryłem, a o których nie będę nawet mówił, wspominał. Na przykład dlaczego na przykład German stracił prawą, a nie lewą nogę. Dlaczego ją stracił? Jaki wpływ mają jego losy i jego tak naprawdę działanie na to, co się tutaj dzieje. Jaki on, gdzie on tak naprawdę jest, jego ciało, bo tak jak wiemy, jego dusza, jego jestestwo znajduje się w śnie, w którym wspólnie operujemy, w śniłowcy, z którego tak naprawdę my również pochodzimy. Jak zginął Lorenz? Co Lorenz ma wspólnego z Germanem? I wiele innych rzeczy. Na przykład te latarnie, które tam widać, jaki one mają kształt. Te latarnie, o te właśnie, które widzimy wszędzie tutaj w tych halach badań. Jaki one mają kształt, co one przypominają i to robił tamten kruk u góry. Wszystkie małe detale. Detale, które tak naprawdę powiedzenie diabeł tkwi w szczegółach nigdy miało więcej sensu. Jak właśnie teraz, kiedy gramy w gry zrobione przez FromSoft. Jeżeli nie zaspicie tego kruka, to on zaskoczy tutaj, kiedy spróbuje się podnieść ten przedmiot. Uważajcie też na te szczury. W ogóle cała ta walka przypomina mi scenę z Anolondo, pamiętacie? Tam pod sufitem, kiedy biegaliśmy, zrzucanie ten żylandol. Bardzo podobny. Słuchajcie się, by usłyszeć odgłos wody. Co jeszcze w stanie zrobić są ludzie, by usłyszeć, by zobaczyć,
potwierdzić istnienie wielkich, The Great Ones. Ilu ich było? Jak wiele? Wiemy na pewno, że byli nimi Ebrietis, Mensis, Kos, Rom. Rom była, zdaje mi się, była Kin, czyli tym takim istotą jestestwem, które wzeszło, osiągnęło wyższy poziom bytu. I tak naprawdę Rom w ogóle jest postacią tragiczną. Tak, mówię o Rom, o tym pająku tempogłowym, który tak naprawdę, jeśli pamiętacie, z notatki na początku, kiedy znajdujemy w katedrze, Rom znajduje się w Beigendorf i wstrzymuje koszmar. Trzyma sekrety. Rom wstrzymywała koszmar. Jeśli pamiętać, po zabiciu Rom, księżyc staje się czerwony, niebo staje się, przypomina plamę krwi, nie jest już normalnym niebem, które my znamy. Nocnym niebem jest, staje się czymś innym, otwiera bramę do innego wymiaru, do innego snu. Wtedy naprawdę zaczyna dziać się bardzo, bardzo źle. Więc Rom nie do końca jest tak naprawdę złą postacią. Jest tak troszeczkę bohaterką tragiczną, jeżeli o tym pomyślicie. Ciekawe jest to, co mówi nam ta istota. Zabijając ją, a raczej wyciskając z niej płyn mózgowy, który później będziemy mogli wpompować w Adeline. Bo tak naprawdę nie możemy jej zabić, dlatego mówię, wciskamy z niej płyn. I będziemy mogli zakończyć ten quest, tą linię zadania. Jest jakaś nagroda, która wiąże się z nią. Która jest dosyć ciekawa. Niemniej jednak nie będziemy mogli w pełni wykorzystać aż do samego końca gry. Co jest zarazem przykre, ale i może troszeczkę ciekawe, bo nie daje nam wszystkiego od razu na talerzu. I jest z czego wyglądać. Weźcie to miejsce na spokojnie, nie śpieszcie się i poradźcie sobie bez problemu. Jak zawsze. Na spokojnie, cierpliwie. Przypomniałem sobie, że zapomniałem zrobić jeszcze jednej rzeczy. Podnieść, raczej zabić kruka, o którym wam wspominałem, czy wam nie mówiłem o nim. Ten kruk, który skakuje tu z góry, nie jest zwykłym krukiem. Jest zwykłym krukiem, ale to, co nosi przy sobie, nie jest takie zwykłe. Jest to run. Jeżeli wam na nim zależy, to nie zapomnijcie o nim. Uważajcie, schodząc w dół, pojawili się nowi przeciwnicy. I walka z nimi tutaj na tych schodach bez poręczy, tak jak widzicie, o, tam jeden spadł, jest dosyć niebezpieczna. Więc wycofajcie się i rozprawcie się z nimi tutaj.
zapomnieliśmy rozprawić się tutaj z tym łowcą, który nie wiem, czy za sprawą swoich niesamowitych zdolności, czy też jakiegoś glitchu, jakiegoś błędu, że potrafił znikać, jakimś cudem wybalansował wózkiem na poręczy i na tych schodach, także nawet kiedy go zrzuciliśmy, nie spadł. Dosyć niesamowita postać, dlatego zasalutowałem mu. No, było to ciekawe. Możemy teraz zeskoczyć niżej, ponieważ cały mechanizm podniósł się i mamy dostęp do nowych poziomów, nowych etapów, nowych pięter tego miejsca. Więc to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Możemy udać się tam konwencjonalnymi metodami, albo tak jak mówię, zeskoczyć, iść na skróty. Ja tak jak zazwyczaj chcę robić to bezpiecznie, powoli, nie ryzykować, pokazać wam może nie najszybszą, ale najbezpieczniejszą drogę do tego miejsca. Wycinamy przejażdżkę winną i ruszamy dalej. Tam jest komnata z bossem, którego zabijemy jeszcze w tym odcinku. Jeszcze dziś, jeszcze za niedługo, ale nie teraz. Tak jak powiedziałem, chcę najpierw dokończyć to miejsce, zamknąć te niepodociągane, niepodokańczane wątki, zanim ruszymy dalej. Pamiętacie drabinę, z której można było doskoczyć do balkonu? Może nie pokazałem jej, bo to też nie dobrze w ostatnim odcinku, ale to tutaj. I znajduje się tutaj taka przykra niespodzianka, o której zapomniałem. Fakt, mógłbym to wyedytować i dlatego go nie pokazywać, ale żeby być z wami szczery i pokazać wam, że ja potrafię też zginąć czasami i popełnić jakiś głupi błąd. I zużyć czasami antidotu, ponieważ zapomniałem o tym przeciwniku. Bardzo sprytna, standardowa niemal pułapka w podręczniku Souls. Pokazać graczowi coś świecącego, błyszczącego i ukryć przeciwnika tuż za rogiem. Klasyczne. Tutaj jesteśmy teraz w tym miejscu, pamiętacie, wspomniałem o tym balkonie z naszego odcinku, czy dwa odcinki temu. W ogóle ten przeciwnik, jakiś zawinięty w kokon dziecko, pełzające po ziemi. Kokon, czy jakiś kaftan bezpieczeństwa? Coś niesamowitego. To ten przedmiot to była tarcza, której ja nie mogę użyć. Mam chyba za mało, jeden lub dwa punkty siły. Ale jest to prawdziwa tarcza, która odbija 70% obrażeń. Około 70% obrażeń, jeśli się nie mylę. Z tego, co tam patrzyłem, około 70% obrażeń, czyli dużo. I są to obrażenia wszystkie oprócz fizycznych, ok? Czyli, bo jest to tarcza ze szkła zrobiona, ze szkła przypomina taką taflę wody, więc wszystkie obrażenia oprócz fizycznych. Może wydać się to uselessowe, bezużyteczne, głupie, ale uwierzcie mi,
Jest wiele przeciwników, którzy używają ataków niefizycznych na odległość i będziemy mogli się teraz bronić. Teraz ta postać niestety zaatakowała niechcący Simona. Drgnęła mi rączka z kontrolerem. Simon, czyli ten taki wędrowny mnich, taka postać, która z nami rozmawiała, która mówi o tajemnicach, o sekretach tego koszmaru. Jeżeli go zabijecie, to da wam on broń. Lub możecie też podnożyć jego questem i wtedy da wam on ją, przekaże ją wam później osobiście. Lub możecie go zabić. Ci z was, którzy nie chcą czekać i lubią zabijać bohaterów niezależnych, dla ich broni, wiem, że tacy są wśród was, to mogą to zrobić. Jest to Simon Bowblade. Bowblade, czyli taki ostrze... ostrze łukowe. Jest to taki symitiar, który ma dokładnie ten sam zestaw ruchów z Dark Souls. Poprzez transformację zmienia się w taki łuk, który zużywa kule jako strzały. Bardzo ciekawa broń, bardzo ładnie wygląda. Skaluje się ze zręcznością, skill oraz blood tinge, czyli z krwią. Czyli to jest broń dla naszej postaci idealna. Dobra do zabijania wrogów na odległość, kiedy przyciągniemy atak, ten ciężki wystrzywują strzałę transformacji, która zadaje dosyć duże obrażenia. I można nie robić backstaby strzałą. Postaci reagują tak samo, wystrzyjmy w plecy, jakbyśmy zrobili backstaba. Może bezużyteczne, ale kiedy walczymy w koopie z kimś na multiplayeru, w grupie, to na przykład ja robię backstaba, a druga postać dokańcza. I pojawiają się tutaj niespodziewane, bardzo sympatyczne opcje. Wręcz takiej, można by nazwać, synergii. Zbliżmy się do tej celi. Drowned by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. Proud unto the church. Beasts are a curse, and curse is a shackle. Only he, the true blade of the church. Kimkolwiek był i jakiekolwiek tajemnice i sekrety miał nam do powiedzenia, zabierze je teraz do grobu. Ponieważ, jak widzicie, jest całkowicie opętany i szalony. Daje nam za to bardzo miły i ciekawy zestaw pancerza. Pokażę wam teraz trik, który udało mi się raz zrobić, ale nie wiem, czy uda mi się go powtórzyć. Za tymi drzwiami jest łowca. Wrogo do nas nastawiony. Nie będzie z nami gadał, będzie próbował uciąć nam łeb. Mając odpowiednio długą broń, możemy sięgnąć go przez ścianę. A przynajmniej mi udało się go zmiękczyć troszeczkę. Więc jeżeli chcecie i macie ochotę spróbować go dosięgnąć, to celujcie mniej więcej w tą okolicę. Pokażę wam zaraz, gdzie on jest. Nim jednak nie udaje mi się go tutaj sięgnąć. Nie wiem, czy to spaczowali teraz, czy dalej jest to obecne. Spróbujcie może bronią taką, na przykład jak Kirkhammer, albo co tam jest jeszcze drugiego, jakimś mieczem tym takim ciężkim. Coś, co ma takie uderzenie obszarowe i teraz zadaje troszkę obrażeń od AOE, obrażeń takich obszarowych. Ja niestety nie mam takiej broni żadnej, więc nie będę mógł go, to chociaż próbuję. Ale nie udaje mi się go trafić. Jeżeli chcecie, popróbujcie, bo tak jak mówię, jeżeli tego nie spaczowali jeszcze, to pewnie spaczują. A jeżeli się pośpieszycie, to może wam się uda go załatwić. I nie będziecie musieli z nim walczyć, tak jak ja robię to teraz.
Dostajemy w spadku po tym owce Church Pike, czyli kilof kościelny. To możecie przeczytać opis. Ma on zestaw ruchów miecza, długiego bodaj z Dark Souls. Po transformacji przemienia się w kosę. Ten sam zestaw ruchu ma co kosa z Dark Souls. Dla tych z was, którzy nie wiedzieli, a byliby ciekawi, jak ta broń wygląda, jak się nią macha. Dosyć ciekawa. Wygląda nie za fajnie, ale zestaw ruchów ma ok. Podoba mi się. Zestaw ruchów mi się podoba. Zwłaszcza to cięcie, które jest żywcem wyrwane z ciężkiego miecza tych rycerzy, również Dark Souls, więc no, coś dla was, byście mogli się pobawić. Nowa zabawka. Przy okazji, nie wiem czy pamiętacie, kiedy walczyliśmy tutaj z tymi dwoma łowczami, łowczyniami, jedna z nich modląca się mówiła niemal tą samą modlitwę, którą mówiła Amelia, wikar Amelia. I teraz zastanawiam się, czy to przypadkiem nie była sama Amelia. Może trafiła tutaj, kiedy ją zabiliśmy, trafiła tutaj do tego koszmaru i nie przemieniała się tym razem w bestię, ponieważ w tym czasie, kiedy cofnęliśmy się do tego etapu, do tego punktu, w rzeczywistości, ona była, nie była jeszcze bestią, była człowiekiem, która gdzieś się modliła się do Lorenza. Poza tym ten ołtarz, jeżeli się przeżycie, pod ołtarzem jest taka bestia, ukryty wilkołak. A na ołtarzu leży ciało. I teraz sobie dopiero tak naprawdę pomyślałem, co wkładam do tego ciała? Wkładamy w głowę oko. Co może być bardziej symboliczne niż mówiące właśnie o tym, o naszym insidzie, o naszych oczach w głowie, niż to, że wkładamy w głowę tego posągu oko. Symbolika i małe detale, to co powiedziałem. Można by siedzieć na tą grą tygodnie, miesiące, lata i wciąż moglibyśmy ominąć jakiś szczegół. Dość gadania, dość ciemniania. Czas zabić bossa. Kolejny płaczący pacjent, mówiący, że zawiódł panienkę Marię. Z kim mamy do czynienia? Żyjące porażki. Żywe porażki. Chodzący zawód, Living Failures. Boss, walka z którym jest niezwykle prosta. Musicie tylko pamiętać, że jest to maraton, a nie sprint. Nie warto popędzać tego bossa, kiedy będziecie sobie biegać od jednego do drugiego. Będą się respawnowali tak jak królowie, cztery królowie od Dark Souls.
Co jakiś czas będą chcieli was zaskoczyć atakiem, pociskami, wtedy chowamy się za kwiatem, tym wielkim słonecznikiem. Widzicie, chowamy się tutaj. Jeżeli nie macie mocnej broni, nie jesteście tak potężni, żeby zabijać ich szybko, w miarę szybko tak jak ja, możecie, jak powiedziałem, doskoczyć do jednego, zrobić 2-3 ciosy i biec dalej. Nie stójcie za długo w jednym miejscu. Jedyna rzecz, której możecie się obawiać, z którą możecie mieć problemy, to ich atak obszarowy, który pokażę wam za sekundę. Wszystko, co musicie zrobić, to schować się za słonecznikiem po lewej stronie słonecznika, patrząc od wejścia. Lewa strona od wejścia, czyli mniej więcej to jest tutaj. Meteory zawsze latują z jednej tej samej strony. Więc chowając się tutaj, będziecie całkowicie bezpieczni. Czas dokończyć questa. Zadanie związane z Adeline da ci drugą porcję płynów. Jeżeli to zrobicie, przestanie dawać wam flaszki, więc zastanówcie się, czy chcecie zakończyć tego questa w tym momencie i w tym punkcie. Dostajemy klucz. Tylko co zrobić z tym kluczem? Miejsce powinno skojarzyć wam się z miejscem, w którym odbywaliśmy jedną z walk, w którym już byliśmy, z ogrodami w katedrze. Tym razem mamy tutaj innych przeciwników, inną walkę, ale to wciąż to samo miejsce, tylko że nieco zmienione, nieco inne. Wszystko wydaje się znajome, ale
nie jest tam, gdzie być powinno. Tak jak we śnie. Ci pacjenci, to nie są zwykli pacjenci, widzicie tutaj, że się czaje, próbuje ich załatwić z odległości. Każdy z nich potrafi rzucić zaklęcie, to samo, które rzucała Amelia podczas walki w katedrze. Jest to pocisk zdający obrażenia podejrzewam od Arkan. Jest tutaj sporo obrażeń, więc jeżeli nie jesteście na to przygotowani, na to, czyli mówię na walkę z, nie wiem, 7 czy 8 pacjentami naparzającymi was zaklęciami z każdej strony, możecie zginąć i to dosyć szybko. Więc tak jak mówię, lepiej zrobić to powoli i na spokojnie. Czym jest sekret, którego tu strzegli? Czy ten mężczyzna na krześle nie przypomina wam kogoś? Przedmiot, który podnosimy, jest znaleziskiem, które odkryto w podziemiach Beggenwurf. I podoba mi się, że ci skolarze, ci uczniowie, profesorowie z Beggenwurf, którzy badali te podziemia, przynosili każde gówno, które tam znaleźli. Ten przedmiot nie był magiczny, nie udało mi się nic wykryć, nic znaleźć związanego z nim. Niemniej jednak wciąż miał on moc, tyle że nie taką, jaką sądzili. Ciekawe są te losy tych bohaterów i znalezisk, i rzeczy, które odkryli. Gramy już ponad 30 minut, czas więc skończyć ten odcinek. Widzę się z wami w kolejnym epizodzie. Nie przegapcie, ponieważ zabijemy kolejnych dwóch bossów i będzie ciekawie. Ode mnie to na tyle. Żegnam się z wami już teraz. Nie zapomnijcie o komentarzu, sugestiach, subskrypcji również, jeżeli uważacie, że warto. I do usłyszenia. Widzę się z wami w kolejnym epizodzie. Na razie.